Gościmy dzisiaj, jak Cię przedstawić, karpiarza, biznesmena, organizatora wycieczek, w którą stronę, dystrybutora kulek? No wszystko to się łączy z biznesem, więc tak naprawdę można powiedzieć, że wędkarza z pasją, który potrafił z pasji zrobić jakiś biznes. No właśnie. I czy to jest tak naprawdę fajne połączenie? Bo mam podobnie też, moją pasją jest i filmowanie, i fotografowanie. I nie zawsze to się razem spina. Znaczy, robią się problemy. Nie? Znaczy, wiesz co, ja każdemu o tym powtarzam, że pasja kończy się w momencie, gdy zaczyna się biznes. Wynika to przede wszystkim z tego, że jak ci się nie chce, to nie pojedziesz na ryby. A mi jak się nie chce, to muszę jechać. Generalnie nie jest to łatwy kawałek chleba. Natomiast ta pasja była, stąd się wszystko tak naprawdę zaczęło. Znaczy inaczej, ona nadal jest, natomiast to już wygląda trochę inaczej. Natomiast jakby wracając, wszystko zaczęło się od tego, no bo ja wędkuję od zawsze, wkręcił mnie w to ojciec, jak miałem lat, nie wiem, 3, 4, czyli mniej więcej jak 99% wędkarzy. Dokładnie. Przeszedłem w swoim życiu chyba wszystkie metody wędkowania z wyjątkiem muchy, bo i łowiłem na morzu, i łowiłem z łodzi, i łowiłem na spławik, i na metodę, i na surfcasting, wszystko tak naprawdę. I na spinning zresztą do tej pory też jeszcze czasami się to zdarza, jak jest czas. Natomiast w pewnym momencie gdzieś tam zawsze brakowało mi tej dużej ryby, nie? No bo wiadomo, no, ciągnięcie leszczy nawet 3-kilowych nie daje ci tyle emocji, ile 20-kilogramowego karpia. Podobnie jest ze szczupakiem, no te hole z reguły też nie są jakoś specjalnie długie, bo łowisz z łodzi. Tak, są energiczne, ale krótkie, nie? Ale krótkie. Więc kilkanaście lat temu trafiłem przypadkowo jeszcze z wędkami surfcastingowymi. Pojechałem na takie łowisko, gdzie złapałem pierwsze karpie. I tak ta przygoda gdzieś tam się zaczęła. Ona sobie funkcjonowała na zasadzie właśnie typowej pasji, spędzenia wolnego czasu. W związku z tym, że ja w tym czasie pracowałem w korporacji, potem miałem dużą firmę, więc dla mnie to była odskocznia, bo wyjeżdżałem na kilka dni, potrafiłem gdzieś tam zamknąć się w lesie z fajnymi ludźmi, często samemu, bo kiedyś też jeździłem większość sam. No właśnie, tu pytanie, kiedy ostatnio byłeś na prywatnym wędkowaniu? Wiesz co, to pytanie już się pojawiło kilkukrotnie, zadawane przez ludzi, z którymi się spotykam. I szczerze mówiąc, to pewnie kilka lat temu. Niestety każda zasiadka, na którą jeżdżę, chociaż mam plan, że może w tym roku uda mi się pojechać, chociaż wiem, że on nie będzie zrealizowany, bo jednak ten aparat przynajmniej trzeba wziąć, bo wiesz, no prywatna zasiadka, zależy jak to ująć. No, byłem na wygoninie prywatnie, no ale zrobiłem z tego materiał, więc... Właśnie do tego trochę dążę, dlatego że to jest jedyny film, który Ci montowałem, który tak kojarzę, że to mogło być takie prywatne Twoje łowienie bez jakiejś ekipy większej, nie zorganizowane. Ale to też uważam za prywatne wędkowanie. To, że to dokumentujesz, to nie znaczy, że jest to skreślone. Zresztą sam robię podobnie, nawet jeżeli sam to też z tą kamerą. Bardziej mi chodzi o to, że, no, żebyś pojechał nad wodę, a nie do pracy. Mhm. Nie? Dla mnie właśnie takie wygonie to jest też pojechanie do wody, jednak i do nad wodę i do pracy. Z tego względu, że my w tym czasie mieliśmy spotkanie maksowe. Natomiast w związku z tym, że ja siedziałem trochę odosobniony, więc zresztą na filmie był Mariusz Majchrowicz, który złapał karpę 19 kilo. Chłopaki w tym czasie nie połowili, więc też nie było zbyt dużo czasu i okazji do tego, żeby ich nagrać. Natomiast dla mnie prywatne wędkowanie, takie prywatne, to jest pojechanie nad wodę bez kamery, bez niczego. Wyłączenie telefonu i tyle, ponieważ nawet jeżeli ja pojadę nad wodę prywatnie, to od rana do wieczora i tak mam telefony. I tak muszę odpalić komputer, i tak muszę zrobić rezerwację, i tak muszę zrobić mnóstwo innych rzeczy. Więc tak naprawdę taki typowy wędkarski urlop, no to szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy był. Aczkolwiek już chyba od zeszłego roku tak dosyć mocno zacząłem się zastanawiać nad tym, żeby faktycznie w roku gdzieś tam 2 tygodnie uciec
może gdzieś za granicę się zaszyć, może do Francji, może do Włoch, gdzieś na jakąś fajną, dużą wodę, wziąć sobie ewentualnie jakąś tam jedną osobę, taką, która faktycznie też chce pojechać pod kątem wędkowania. I gdzieś to mi chodzi po głowie, natomiast niestety z roku na rok dochodzi mi projektów, dochodzi mi coraz więcej różnych rzeczy i niestety ten czas gdzieś tam zaczyna bardzo mocno się kurczyć, bo no sezon u nas trwa krótko, nie oszukujmy się. No tak, ale jeździsz po całej Europie i jakby można go sobie trochę wydłużyć, trochę nawet bardzo, nie? Nawet bardzo, tak. Dobra, lecimy dalej, bo jakby wokół tego tematu można się poruszać non-stop i rozmawiać tylko na ten temat. Ale wspomniałeś o tym, żeby pojechać gdzieś do Francji na jakąś dużą wodę. To w takim wypadku, jakie wody lubisz bardziej? Coś, co, no, czym jesteśmy teraz tutaj właśnie na Zabarze, czyli bardzo taka kameralna woda, czy jednak wielki zbiornik, wózka? Znaczy wiesz co, powiem Ci tak, nie mam jakby sprecyzowanego, lubię każdą wodę, no może z wyjątkiem jednohektarowych, czy dwu, czy trzyhektarowych takich dołków, bo to nie stanowi dla mnie wyzwania. Generalnie lubię wyzwania i uwielbiam pojechać na Balaton i na Nowomuńską, ale też bardzo dobrze czuję się na takich wodach jak Pelagiczewo czy Zabar, więc bardziej mnie tak naprawdę warunki też, no może mogę jechać na Pelagiczewo, gdzie nie ma socjalu, nie ma domków, nie ma łóżek, jest super. Mogę pojechać na Wygonin, siedzieć w krzakach, też jest super. Przyjadę na Zabar, gdzie są domki, też jest super, więc tak naprawdę każda woda ma w sobie coś innego i to jest podobnie jak zawsze ktoś do mnie dzwoni, nie? A która woda lepsza? No to jest, wszystko zależy od tego, co lubisz, jakie masz oczekiwania. Ja z grupami generalnie zawsze staram się jeździć na wody przede wszystkim, gdzie albo jest komfort i są ryby, albo są ryby, duże ryby, albo są duże ryby i jest ciężko, tak jak kiedyś jeździliśmy na Etset. No co prawda też były domki, natomiast to była taka woda, gdzie faktycznie było wyzwaniem wyciągnąć rybę na 9 metrach, widząc stojące drzewo, które wystaje Ci praktycznie pod taflę wody. Więc nie jest to sprecyzowane, natomiast uważam, że duża woda daje trochę więcej ożywienia umysłu, tak? Czyli no tutaj nie ma tak naprawdę wielkiej filozofii. No, nasze stanowisko na przykład jest takie, że najdalszą wywózkę mam 60 metrów, a najbliższą 30. Więc nie ma tutaj 50 miejscówek, na których można by było coś położyć. Natomiast jeżeli pojedziesz, nie wiem, na Balaton, czy na Duder, czy na jakąkolwiek inną wodę, wczoraj z Kamilem też rozmawialiśmy, że może warto by było wrócić na Turano, na które kiedyś jeździłem, przepiękna woda w górach. Tam tych możliwości i ten umysł musi być znacznie bardziej trzeźwy. Pamiętam, byłem kilka lat temu na Bolsenie, no też przepotężna woda, głęboka na 150 metrów. I tak naprawdę tam cały czas siedzisz, byłem tam raz i zastanawiasz się, czy ta miejscówka, czy ta miejscówka, czy to dobre, czy tamto dobre. Poza tym jest ciężej, z reguły wieje, jest większa fala. No tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że na takich wyjazdach jest to połączenie trochę takich wakacji z wędkarstwem. Tam już jest taki dosyć ostry, no hardkorowo się łowi i nazwijmy to, że jest zapieprz. No. Rozumiem, że woda ma być po prostu ciekawa. Nie, dokładnie, dokładnie. Żeby to nie była wanna z rybą, tylko żeby stanowiła jakieś wyzwanie. No i najlepiej jeszcze, żeby była bezpieczna, bo dla mnie, ja dlatego na przykład nie za bardzo lubię jeździć po wodach PZW, dlatego, że też jadę na te ryby jednak odpocząć, nie? I nie chcę się... Nie jeżdżę, kiedyś jeździłem od kilku lat, w ogóle nawet nie opłacam karty, z tego względu, że po pierwsze nie mam czasu jeździć na PZW, bo wody PZW wymagają też poświęcenia danemu zbiornikowi znacznej większej ilości czasu. Czy to Wisła, którą mam przecież blisko, bo jestem z Gdańska, czy Martwa Wisła, na której też są piękne ryby. Jest kilka takich wód, które znam, na które mógłbym pojechać PZW. Natomiast no, wolę stety albo niestety poświęcić ten czas, żeby pojechać na zbiornik, który jest na Bookingu. Zrobić z niego jakiś fajny materiał, złapać rybę, spotkać się z właścicielem, porozmawiać. Potem powrzucać to na Face'a, na Instagrama. Jest to wszystko gdzieś tam taka trochę synchronizacja
biznesowa. No dobrze, no i przeszliśmy do łowisk i teraz powiedz mi, jakie kryteria ta woda musi spełnić, żeby w ogóle na Booking móc trafić? Jakby moim założeniem było stworzenie portalu, na który będą mogły wejść praktycznie wszystkie wody, każde łowisko. Na początku miałoby to być tylko łowiska stricte karpiowe, na których obowiązuje zasada złów i wypuść, czyli nie zabieramy ryb. I na chwilę obecną, na obecnej wersji Bookingu tego się trzyma. Czyli woda generalnie powinna być wodą catch and release, powinna mieć co najmniej jedno stanowisko, które można zarezerwować, no bo to jest idea tego, tak? Ponieważ udostępniamy kalendarz online, w związku z tym musi być niezbędna na danym łowisku rezerwacja. Z punktu widzenia tego, jak generalnie będzie to wyglądało w przyszłości, tutaj już się dużo zmieni, z tego względu, że chciałbym, żeby na nowym bookingu, który pewnie się pojawi kiedyś, tam już będzie podział tak naprawdę na wszelkiego rodzaju wody, bo tam będzie i spinning, i metoda, i będzie można znaleźć tam wodę u pani Jadzi, do której przyjdziesz, możesz złowić pstrąga i ona ci go usmaży, tak naprawdę wody karpiowe profesjonalne, z ogromnymi rybami, przygotowane stricte pod karpiarzy w całej Europie. Czyli portal taki bardziej ogólnowędkarski, nie tylko nastawiony na karpiarzy. Tak, tak. No to jest podobnie, ja uważam, że nie ma co tutaj wymyślać czegoś nowego, jeżeli mamy booking.com, który ma wszelkiego rodzaju zakwaterowania, tak? Możesz wynająć i pensjonat, i hotel, i dom, i nawet namioty już widziałem takie, to się glamping chyba nazywa. Więc możesz tam wynająć wszystko, co związane z zakwaterowaniem. U mnie będzie wszystko, co związane z wędkarstwem, czyli tak jak wspomniałem, od łowisk poprzez domki, nawet chciałbym, żeby tam były domki nad wodami PZW publicznymi. Czyli jeżeli ktoś będzie miał do udostępnienia domek, nie wiem, nad Soliną, to na Bookingu taki domek nad Soliną również znajdziesz. Jeżeli ktoś będzie miał do wynajęcia, nie wiem, łódź czarterową pod kątem wędkarskim w Szwecji, to znajdziesz również to na Bookingu. Dlatego gdzieś ten portal, bo ja nad portalem pracowałem przez ostatnie 2,5 roku, niestety ta praca była głównie zimą, bo potem latem niestety tego czasu aż tyle nie ma. Natomiast ta koncepcja i ta idea gdzieś tam w głowie cały czas mi się zmieniała. Teraz mam już wybraną firmę, która będzie mi robiła od nowa portal, zresztą z Twoich okolic. Tak, zresztą nie ma co tak za bardzo się wgłębiać w same szczegóły, natomiast rzeczywiście ja widziałem już te pierwsze testy tego nowego portalu i rzeczywiście jest mega przyjazny. To tego nie będzie. Proszę? To tego nie będzie. Tego nie będzie. Nie. Ale mówisz, że robimy od nowa, czyli pewne jakby założenia, te, które tam się sprawdzały, zakładam, że w nowym będą... Znaczy wiesz co, będą, natomiast tamten portal był zrobiony na programie, który nie da mi takich możliwości, jakie bym chciał. Przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, tam będą mi płatności online i wszystko. I kwoty również niemałe, no bo będzie można kupić wycieczkę, nie wiem, za 5000 dolarów. Jakby po wielu konsultacjach zdecydowałem, że no nie ma sensu zrobić czegoś, co nie pozwoli mi rozwinąć się dalej. To jest tak, jak rozmawialiśmy z Kamilem Małutkę, RT4, która pracowała na Rejmarinie chyba siódemce. Mieli system, wykorzystali go w 95% i stwierdzili, że muszą przejść na elementach, którego wykorzystali 5%. Więc podobnie jest u mnie. Od razu jakby zakładam, że no muszę iść grubo, bo to trwa zbyt długo robienie tej nowej wersji. Ten portal, który ja mam, on chyba już ma ze 4 lata. Więc technologicznie, wizualnie jest bardzo mocno zacofany w dobie obecnego internetu i tego, jak to szybko idzie. Więc zdecydowałem się, że no, trzeba pójść w kierunku takim, żeby zrobić to całkowicie od nowa. Czyli tutaj można powiedzieć, że są pewne
kwestie stricte technologiczne, które trzeba przeskoczyć. Dokładnie, dokładnie. Żeby to funkcjonowało tak, jak powinno. Wracając do tematu wód, nad którymi łowisz. Czy są takie, na które szczególnie lubisz wracać? Chyba nie. Spodziewałem się, że powiesz Wygoninie. Wiesz co, na Wygoninie ludzie myślą, że ja tam siedzę non-stop i łowię tam non-stop. A tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 4 lat, może byłem 10 czy 12 razy, z tego 3 to były zasiadki urodzinowe, których w ogóle nie liczę. Pozostałe to jest z Adrianem, z którego jest zrobiony film, mój film zrobiony z rzutu. Wcześniej miałem na to więcej czasu. Wiesz co, na Wygonin lubię przyjeżdżać, natomiast jest tak dużo różnych wód w Europie, które chciałbym zobaczyć, które chciałbym poznać, że tak naprawdę nawet nie zastanawiam się nad tym, która mi się jakoś szczególnie podoba. Podoba mi się Zabar, podoba mi się Pelagiczewo. Na każdą z wód praktycznie, na które robię wyprawy, lubię wracać. Bo inaczej, gdyby nie były fajne, to bym tutaj nie zwoził ludzi. Nie? Tutaj nie było nawet na portalu. Więc automatycznie odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, czyli czy wolisz te same miejsca, czy odkrywanie nowych? Znaczy wiesz co, z jednej strony wolałbym odkrywać nowe, natomiast próbowałem już kilkukrotnie przekonać ludzi. Jest przepiękna woda Harąfa, na którą chciałem zorganizować wyjazd. Około 50-60 hektarów, cała woda pokryta grążelem, bardzo ciężkie łowisko. Również mają duże ryby. Próbowałem dwukrotnie tam zrobić wyjazd. Zabar, Pelagiczewo, to się sprzedaje, można powiedzieć, że na pniu. A nowe wody, wiesz, ja wychodzę z założenia takiego, gdybym tam pojechał, zrobił stamtąd materiał, pokazał, jak ta woda wygląda, nałowił ryb, to pewnie by to się sprzedało. Tak jak było na początku. Na początku na Pelagiczewie też nie było wcale łatwo. Potem tak naprawdę pierwszy termin ledwo co był uskubany, drugi coraz lepiej, potem już miałem 3 terminy w ciągu roku, potem znów miałem 2 czy 3 terminy w ciągu roku, które były pełne i tak naprawdę ten rok, już też trochę nauczony doświadczeniem, zmieniłem jakby całą formę, ograniczyłem ilość osób, podniosłem cenę prawie dwukrotnie. No bo jak zmniejszyłem ilość osób po połowę, więc automatycznie podniosłem cenę. Natomiast widzę, że no sytuacja, która była i pod kątem COVID-a i ta wojna, która gdzieś tam się jakieś odcisnęła piętno, trochę ta niepewność ludzka i tak dalej, no spowodowała, że ten rok biznesowo też nie jest specjalnie ciekawy. Mam nadzieję, że gdzieś tam się to uspokoi. Natomiast ja bym z miłą chęcią organizował wyprawy co roku pod kątem jakiejś innej wody. Natomiast myślę, że też w momencie, w którym ruszy booking, no i cała ekipa nasza zacna, bookingowa, no też będzie wykorzystana właśnie pod to, żeby każdy z nas raz do roku dostanie zadanie pojechać sobie na jakąś fajną wodę, zbadać ją, zrobić materiał i wtedy będziemy myśleć nad tym, jak faktycznie to jest pod kątem rybostanu i warunków, bo no, wiesz, bardzo dużą zasługą tego, że ludzie jeździli nawet na indywidualne rezerwacje, było to, że każdy, kto do mnie zadzwonił, mógł uzyskać mnóstwo informacji tyczących się tego, jak ta woda faktycznie wygląda, bo ja na każdej wodzie byłem i łowiłem. To jest niezwykle istotne. Tutaj nawet widać, jak przechodziliśmy dookoła zbiornika, praktycznie na każdym stanowisku można było coś komuś doradzić, coś pokazać. Dokładnie. Sam byłem świadkiem, jak przestawiałeś rozchody, napinałeś żyłki w inny sposób, także no, jestem pod dużym wrażeniem pod kątem tego, że jadąc na wyprawę z bookingiem, dostajesz w pewien sposób no, naprawdę fajne doradztwo. Znaczy to jest kompleks, to nie jest na zasadzie takiej, wiesz, że ja przychodzę, siadam na stanowisku, zamykam się w domku, otwieram piwo i zapominam, tylko no, nie zapomnij o tym, że ja tutaj przyjeżdżam z ludźmi, za których jestem odpowiedzialny. Przyjeżdżam z nimi tutaj po to, żeby oni połowili i dlatego, że znam tą wodę, bo łowiłem tutaj raz 5 lat temu, byłem w zeszłym roku. Mam bardzo dużą wiedzę, bo kilku moich znajomych tutaj spędza naprawdę przeogromną ilość czasu.
Więc gdzieś tą wiedzą trzeba się dzielić. No wiadomo, no, są osoby takie, które sobie też poradzą, są osoby takie, które potrzebują jednak tej rady. Więc dlatego też między innymi te wyjazdy nie są łatwe, bo co innego jest usiąść sobie, tak jak mówię, na werandzie, wywalić nogi na stół, otworzyć zimne piwo, siedzieć i nic nie robić. A co innego jest jednak ciągle tutaj niby zrobić swoje wędki, musisz gdzieś iść, musisz zorganizować, nie wiem, imprezę, którą mamy dzisiaj, musisz iść na jakieś stanowisko, tutaj nie zawsze jest kolorowo, raz jest za głośno, raz gdzieś tam sobie ktoś wypije, no grupy są różne, ktoś komuś wpłynie wędki, różne są sytuacje na wodzie, więc no trzeba jednak tego pilnować, co skutkuje tym, że tak naprawdę ciągle jesteś na nogach, ciągle musisz o czymś myśleć, ciągle odebrać telefon, ciągle gdzieś tam się pojawiać. Natomiast no ja to lubię, tak? Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię im pomagać, dzielić się tą wiedzą, jaką posiadam na temat danych zbiorników, czy ogólnie wędkarstwa. Więc no to nie jest to tak kolorowe, jakby się mogło wydawać. Wracamy do pierwszego zagadnienia, czyli tego, że to twoje wędkowanie to dokładnie bardziej praca niż wędkowanie. Tak często jest. Więc odlżyjmy. Powiedz mi, czy łowisz wyłącznie karpie i co ważniejsze, dlaczego nie lubisz amurów? Wiesz co, nie lubię amurów i nie lubię jesiotrów. Ja już to lubię też, nie? Po tym roku zdecydowanie. Nie lubię jesiotrów, ponieważ nie lubię. Złapałem życiówkę, mam swoją chyba 36 albo 37 kilo, złapany na Węgrzech. Ryba po holu, nie wiem, 40-minutową, 2 godziny trzeba było ją reanimować, bo nie chciała odpłynąć, wywalała się na brzuch. Więc jesiotr dla mnie, aczkolwiek nie mówię nie, bo mamy plan w tym roku pojechać na nową wodę na Rumunii, gdzie pływają jesiotry przepotężne, ale to będzie typowo wyprawa taka jesiotrowa. Z miłą chęcią bym pojechał na Frazier, gdzie te jesiotry, no ale też mówię, to jest inna ryba, ukierunkowujesz się typowo pod kątem takiego łowienia. Dlaczego nie lubię amurów? Nie lubię, bo są strasznie ruchliwe w kołysce i zresztą wiesz co, ja też bardzo mało używam ziaren, zresztą ja w życiu mam, nie wiem, ja nawet nie wiem jakie mam PB amura, może 12 kilo. I na szczęście jeżdżąc po tych zbiornikach, po których jeżdżę, mam 20 amura. Natomiast jeżdżąc po tych zbiornikach, po których jeżdżę, po pierwsze łowię głównie na śmierdząco, czyli praktycznie w ogóle nie łowię na słodko. Z mojego doświadczenia nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia. W dużej mierze używałem bardzo długich włosów, co już może mieć znaczenie. Nie sypię ziarnami, kukurydzą, bardzo mało tego używam. W związku z tym jakoś te amury też niespecjalnie mnie lubiły i z wzajemnością, więc od lat tak było. I szczerze mówiąc, nie chciałbym chyba za bardzo tego zmieniać. Zresztą u nas na północy, czy na Wygoninie pływa amurów chyba z 5 albo 7. Więc nawet nigdy nie byłem na takich zbiornikach, gdzie jest ich duża ilość. Kiedyś byłem na południu Polski, chyba nawet gdzieś tam w twoich rejonach, na takim zbiorniku, gdzie faktycznie tych amurów się ołowiłem. Kiedyś miałem amura na Zalewie Szymanowickim, który w ogóle porwał mi wszystko. Łącznie z podbierakami, uciekł mi z żyłką, ze wszystkim zerwał, więc jakoś tak niespecjalnie ta ryba jest moim wędkarskim celem. Skupiam się na karpiach i tyle. Jeżeli chodzi o pozostałe gatunki, szczupak, sandacz. Wczoraj rozmawialiśmy o trollingu nawet. Tak. Generalnie mam możliwość, no bo zawsze mogę pojechać na przystań, zakwaterować się na kilka dni. Ale jakoś ten sezon karpiowy i intensywność prac, czyli jedne zawody, drugie zawody, trzecie, Mistrzostwa Polski Juniorów, potem wyprawy, jedne, drugie, trzecie, potem jakieś tam wyjazdy, powodują, że przychodzi koniec sezonu i tak naprawdę chowam wędki do szafy, tam w październiku czy w listopadzie i nawet mi się nie chce do tego marca myśleć o jakimkolwiek wyjeździe wędkarskim, no bo jednak jeżeli spędza się tego czasu, teraz jestem 2 tygodnie, byłem w domu wcześniej 4 dni, miałem wcześniej zawody,
Tak naprawdę od 29 marca, jak pojechałem na Urakła, a mamy dzisiaj 23 maja, no to może sumarycznie byłem 3 tygodnie w domu, nie? To w roku ile czasu spędzasz nad wodą? Za dużo. za dużo, tak. A wracając do kwestii amurów, to mnie na Nowakach taki amur po około 15-16 kg, tego oceniałem, przebił siatkę podbieraka. Tak, to jest. Mam na Pelagiczewie też, więc mówię, no fajnie jak się złowi, oczywiście zawsze go wyciągam, o rybę trzeba dbać do samego końca, tym bardziej o amura, natomiast no wolę karpie zdecydowanie, okay. Ładniejsze są. Nie zawsze, nie wszystkie, ale tak. Tak. Jak przewidujesz, jak zmieni się karpiarstwo w najbliższych latach? Czy masz taką swoją wizję? Poniekąd masz dosyć duży wpływ też na to. Mm-hmm. Ale coś takiego, co moglibyśmy odtworzyć za 5 lat i powiedzieć, tak, Kraszewski miał rację. Patrząc jakby z perspektywy tego, jak wyglądało jeszcze kilka lat temu, a jak wygląda teraz, no to podejrzewam, że nadal będzie szło w tym samym kierunku, czyli coraz bardziej komfortowo, coraz większe namioty, coraz wygodniejsze łóżka, coraz większe przyczepy, bo grono tak naprawdę ludzi, którzy, wiesz, wyskakują na jedną nockę, śpią, nie wiem, w samochodzie, tak jak było kiedyś, albo na krzesłach, elektrostatyka z podnóżkami jest coraz mniej, więc myślę, że będzie to szło w tym kierunku, chyba że zasób portfela się zmieni, bo to jest też bardzo istotna rzecz. Naród może zubożeć, bo po to są też te kryzysy. No i nie każdego będzie stać na namiot Ridgemanki za 8 tysięcy, tak? No ale większość ludzi ten sprzęt już powiedzmy ma, tak? Ale wszystko się zużywa, rozumiesz? To też... jeżeli chodzi o wodę, myślę, że komercje będą, dopóki PZW się nie zmieni, nadal królować. Tych wód jest coraz więcej. Tak, więc pod kątem tego. Jeżeli chodzi o dostępność zbiorników, mam nadzieję, że bardzo mocno zmieni się poprzez portal i on otworzy drogę przede wszystkim ludziom, ponieważ też nam będą na portalu przewodnicy. Czyli też otworzy drogę ludziom, którzy nie znają języka, bo też jest sporo takich ludzi, którzy jednak boją się jechać gdzieś nad wodę, nie wiem, do Bośni, czy do Włoch, czy do Francji, ze względu na ograniczenia logistyczne, językowe na granicach. Tutaj w przypadku, gdy ten portal faktycznie będzie działał, myślę, że otworzy to drogę każdemu, każdej osobie, która będzie chciała pojechać. Więc myślę, że tak, większa otwartość, większa dostępność, co spowoduje, że ci ludzie jednak ruszą. I tak mamy bardzo dużo osób, które już zaczęły podróżować. Mam wrażenie, że jest to, nie chcę tutaj sobie dodawać zasług, ale mam wrażenie, że jest to też po części trochę moją zasługą, ponieważ nawet jeżeli wrzucam wody na booking, które się pojawiają, ludzie przyjeżdżają do mnie po raz pierwszy, po raz drugi i potem już wybierają różne, bo ja nie mam każdej wody na bookingu, wybierają inne zbiorniki, ale często słyszę, że to jest ich pierwszy wyjazd zagraniczny, że to jest pierwsza wyprawa, czyli czują się bezpiecznie, bo jednak są tak, ze mną. Łatwiej pojechać z kimś, kto ma w tym doświadczenie. Dokładnie. A potem już wiesz, jak nabierzesz wprawy, ogłady, wiesz już mniej więcej, jak to działa, no to można podróżować samemu. Nawet pojechać kolejny raz to samo miejsce. No niewątpliwie masz na to wielki wpływ przez samą swoją działalność na bookingu, na portalu. Ale powiedz mi, czy nie tęsknisz troszkę czasem za mniej uregulowanym wędkarstwem, bo ja się złapałem na tym, że w pewnym momencie chcąc zarezerwować miejsce na jakichś fajnych wodach, już nawet w Polsce, po prostu w jakichś swoich okolicach, wszystko zajęte. Wędkarzy jest coraz więcej, karpiarzy jest coraz więcej miejsc jest pozajmowanych i czasem brakuje mi czegoś takiego, żeby na przykład zarezerwować sobie nie tyle konkretne stanowisko na wodzie, bo trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem. Przyjeżdżasz na wodę, okazuje się, że wiatr wieje w drugą stronę i nie łowisz, a na przykład inne stanowisko jest w tym czasie wolne. Nie, nie zawsze da się to przebukować
dążę do tego, że podoba mi się system ten, który panuje w Anglii, że rezerwujesz sobie możliwość łowienia na danym łowisku, mhm. nie stanowisku, tylko łowisku. I dopiero będąc na miejscu, masz ograniczoną ilość wędkarzy i wybierasz sobie to stanowisko, które ci pasuje. Czy pomyślałeś o czymś takim na Booking? Znaczy, słuchaj, sam system na to pozwoli. Bo jeżeli będzie taka możliwość, to ja już to przewidziałem, ponieważ jest to takie trochę zaczerpnięte, na przykład z łowisk, gdzie łowi się na metodę. Nie? Po prostu jest 10 stanowisk, będzie tam taka zakładka, która będzie pokazywała ci ilość osób w danym czasie, czyli na przykład będzie 10 miejsc, a jest 8 osób, nie? Więc ona będzie w 80% zajęta i wtedy no, przyjdziesz, gdzie będzie wolne, tam będziesz siadał. Natomiast jest to dobre przy aktywnym łowieniu, nie? Właśnie o to chodzi, że chcąc na przykład odchudzić sobie trochę sprzęt, wyskoczyć na parę godzin. Dokładnie. Na ryby, to tak. Jest z tym problem, bo przychodzisz i okazuje się, że ktoś siedzi tam, nie wiem, tygodniami, ma wywieziane zestawy na kilkaset metrów, markery. I problem jest przyjść po prostu na parę godzin z jednym kijem, nie wiem, połowić z powierzchni, z podchodu. Mnie osobiście na przykład takiego łowienia dosyć brakuje. I chcąc łowić na fajnych wodach, jest z tym problem. Wiesz co, to ja myślę, że to też wynika trochę z założeń biznesowych łowisk, które jednak, wiesz, no inaczej jak ktoś ci zapłaci za tygodniową zasiadkę, inaczej jak ktoś ci przyjedzie na... Bawi się, że to jest do przeskoczenia, czy nie? Wiesz co, myślę, że pewnie jest mnóstwo takich łowisk, na których byłoby to do zrobienia. Natomiast łowisko musiało być też pod kątem tego przygotowane. No ciężko jest, by było zrobić coś takiego na wygonienie, gdzie na większość stanowisk masz przeprawę, być musiał się gdzieś tam, no wiadomo, no można przejść się dookoła z wędkami. Pewnie jest to do zrobienia i jest to coś, co mogłoby być ciekawe. Natomiast ktoś by musiał mieć łowisko, które będzie, tak jak powiedziałem, pod to przystosowane. Booking będzie pod każdy typ łowiska. Bo czy rezerwacja stanowiska, czy rezerwacja miejsca na wodzie, to nadal jest rezerwacja. Jedyny problem, jaki będzie, znaczy jedyna rzecz, jaka będzie wyeliminowana na Bookingu, no to jest tak naprawdę no PZW, które tak naprawdę no nie ma opcji ani tego zarezerwować, ani nic, może tam przyjechać każdy. Więc ja skupiam się typowo pod kątem łowisk stricte komercyjnych, nie? Czyli zarządzanych przez osoby prywatne, nie wiem, gospodarstwa, syndykaty, jak zwał, tak zwał, gdzie można ten pobyt sobie będzie opłacić i zawsze będziesz miał możliwość, że to miejsce dla ciebie będzie. Bo to jest kluczem, no bo wiesz, no, gdzieś zapłacisz, przyjedź sobie na Wisłę, no tak, opłacisz pozwolenie, przyjedziesz w niedzielę na przestrzeni 2 kilometrów, tak, nie ma wolnego miejsca, więc tak, to nie wchodzi w ogóle. Karpiarze sami sobie na siebie... Oczywiście, że tak. Bo kiedyś wkurzało nas to, że ktoś nas podsiądzie w momencie, kiedy na przykład przygotowujesz sobie stanowisko przez kilka tak. wcześniej, więc mamy teraz rezerwację i ja osobiście zaczynam tęsknić za takim mówieniem bardziej aktywnym, nie? Które jest lekko utrudnione. Wróćmy do tematów takich stricte karpiowych, bo to też ciekawe, jak byliśmy w Rumunii, pokazywałeś mi, jak wiążesz przypony z ilością oplotów wokół haczyka. To są takie detale, które no, często przesądzają o sukcesie bądź nie. Co może takich kilka króciutkich porad, co lubisz, na przykład ulubiony przypon? Dirik Marcioszki. Tak, Dirik Marcioszki na zabarze, nie ma Marty, nie ma Dirigów, nie ma ryb. Mam jeszcze chyba jednego jakiegoś Diriga, więc może dzisiaj go założę. Wiesz co, generalnie przez wiele lat ulubionym przyponem był Blobek Creek. Stosowałem go bardzo często, na długich włosach, na dwóch kulkach nawet. Natomiast przypon dosyć niewdzięczny, bo przy położeniu uwielbia się splątać. Więc tutaj bardzo ostrożnie trzeba go używać. Trochę z lenistwa, ale też trochę, żeby uniknąć tego właśnie tych plątań. Od jakiegoś czasu przeszedłem na driga i na slip driga i praktycznie w 80% czy 90% stosuję je na różnych materiałach. Oczywiście nie na miękkich, ale albo na plecionce w otulinie, albo na materiałach sztywnych.
Ja generalnie dosyć mało łowię na pop-upy, więc mam jeden taki przypon, nawet nie wiem, czy on ma nazwę, bo to kiedyś mi ktoś pokazał, w jaki sposób go zawiązać, bardzo mało popularny, ale bardzo fajnie się sprawdza. I też Whitypool Rig, o, to jest taki mój przypon, który jeżeli stosuję pop-upa, no to na tym ja mało dosyć używam Roniego. Jakoś mam wrażenie, że ten przypon powoduje dużą ilość spinek. Jest bardzo efektywny pod kątem dużej ilości brań. Natomiast na przestrzeni też tych wyjazdów i ludzi spinka, co miałeś za przypon Roni. No może to jest efekt też krótkich haków. Może być. Być może źle wiążą. Ciężko mi ocenić, bo też nie każdy przypon biorę do ręki. Natomiast zauważyłem, że tak jest, więc ja go stosuję relatywnie rzadko. Przy Whitypool Rigu mi się to nie zdarza. I czasami stosuję haki, nawet standardowy, nie wiem, Carprasa Centuriona 2000, który nie jest stworzony do tego typu przyponów, bo na ten przypon głównie zakłada się albo kordy kurszanka, no takie dłuższe z dłuższym kolankiem, z dłuższym łukiem. Dla mnie tak naprawdę podstawą jest zawsze hak. To mogę każdemu powiedzieć. Ludzie wyrzucają, wiesz, kulki za 100 zł, do wody, mają namioty po 8 tysięcy, łódki po 15. Tak, a potem tępy hak. A potem tępy hak, gdzie chyba najdroższy haki, jakie są, to jest 40 tam parę złotych za paczkę. Średnio jest w granicach 33-35. Generalnie ja nie kupuję haków chyba poniżej 25 zł. Też uważam, że jest to, no coś musi być z nimi nie tak. Więc ja trzymam się raczej haków Carprasa, Kordy i ostatnio Richmanki. Chociaż ta nowa seria też mi się nie podoba, bo są za grube te Apexy, co wypuścili. Poprzednie haki były spoko, więc raczej utrzymuję to wszystko w... Zresztą na Carprasa łowię od lat, nie wiem, 5-6. Gladiator, Centurion to jest podstawa. I tak naprawdę, a i Solar. Od jakiegoś czasu wróciłem do haków Solara. Tak, Longshanki. To jest 101 chyba i drugi jakoś się też P coś tam, nie pamiętam. I faktycznie bardzo ostre, bardzo wytrzymałe, nawet te niewielkie haki się nie rozginają. Chociaż no jak każdy hak, Markosowi duży hak, jedynka na wygonienie pęk, czy się rozgiął właśnie z Solara, więc zdarzają. Zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o te haki Solara, mają bardzo ciemną powłokę, oczywiście nie odbijającą światła. Ciemniejszą niż inne, bo one, większość przecież tych haków dziś jest pokrytych jakimś teflonem. Teflonem, dokładnie. I one są takie szare, ale te solarowe są ciemne, mniejsze niż dokładnie. Inne. Więc dla mnie hak to jest podstawa, materiał przyponowy, czyli to, co jest dalej, to już w zależności od tego, jaki jest stosowany przypon, też uważam, że warto używać sprawdzonych, takich, które przede wszystkim gdzieś tam się nie siepią, które są mocne. I tutaj też ja akurat w moim arsenale z reguły mam podobne firmy, nie? Czyli jest Korda, Carpras i Richmanki. I tak naprawdę tego się trzymam. Reszta to już jest komfort twój łowienia. Czy masz kołowrotek, który ci chodzi bardziej płynnie, czy mniej, głośniej, ciszej. Wędki tak samo. Ja nie mam ani wędek, ani kołowrotków za miliony. Oczywiście najważniejsze jest to, co jest w wodzie, a nie to... Dokładnie. I akurat w moim przypadku zawsze stawiam na dobrej jakości towar. Chciałem, żebyś powiedział trochę o Max Carpiu. Jak to jest, trochę też nawet ze strony formalnej, bo ty jesteś dystrybutorem tych kulek. Tak, firma ma włączną dystrybucję na terenie Polski, czyli wszelkiego rodzaju zakupy, które są robione i kulki, które się pojawiają w polskich sklepach i w polskich dłoniach wędkarzy, przechodzą przez moje ręce. I to akurat z Max Carpiem się współpracuje bardzo dobrze, bo wszelkiego rodzaju zapytania, które trafiają do nich, one są od razu odsyłane do mnie i nie ma możliwości. Zresztą to też kwestia regulacji, no bo nie wiem, w Bydgoszczy na przykład są 3 sklepy i więcej nie ma sensu, żeby tam było, bo firma Max Carp jest firmą, która no też inaczej, może nie to, że nie jest dla każdego, natomiast to jest wysoka jakość, to jest wysoka cena,
która idzie za tą jakością. I też nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby kupić kulkę za 70 zł. Natomiast ja też na ostatnim filmie, który pewnie pojawi się po tym materiale, też mówiłem, w jaki sposób można na maksa łowić nie za miliony. Czyli Max ma dwie serie, trzy tak naprawdę, dwie są drogie i jedna to są kulki Source Phantom, jest relatywnie tania, bo 5 kg kosztuje 200 zł, czyli kulka po 40 zł. I to jest kulka, którą ja również głównie sypię. Jest w trzech smakach, a jeden Source Phantom, Kryl Wątroba i Zombie. Natomiast na zestaw wkładę dosłownie 10-15 kulek z paczki. Więc tak naprawdę na filmie z Wygonina przez 9 dni zasiadki, na której naprawdę nałapałem mnóstwo ryb, zużyłem 5 kilo kulek. Tak, zgadza się. To też potwierdzam. Rzeczywiście towar bardzo, bardzo wysokiej jakości. Czuć to, nawet jak otworzysz tą kulkę, że to nie jest... Tak, to jest. No, nie da się zrobić. Zresztą każdy, kto robi kulki i kto ukulał kulkę, wie, że im lepsza kulka, też ciężej jest ją zrolować, tak? Więc musisz mieć do tego odpowiednie technologie i tak dalej, i tak dalej. No Max ma dobre kulki, ja łowię tak naprawdę tylko na nie od kilku lat. Ostatnio zacząłem od 2-3 lat uzupełniać asortyment, ponieważ mieli pelet, się z niego wycofali. Nie używałem, generalnie mało używam ziaren, ale jeżeli używam, to używam ziaren z Bajdzona. I tak naprawdę są to jedyne rzeczy, które są w moim arsenale. 95% są to rzeczy z Maxa, 5% to są z Bajdzona, bo tak jak powiedziałem, jedyne czego praktycznie używam, to jest może konopia, czasami rzepik. Kukurydzy praktycznie nie stosuję w ogóle, orzecha kupuję i robię sam. Jeżeli korzystam z Bajdzona, to tylko tego z PVA. Czasami gdzieś tam dorzucam. No tutaj niewątpliwą przewagą tych ziaren z Bajdzona jest możliwość korzystania z nich w materiałach. Dokładnie. Oczywiście fajna sprawa też pożywna. I co? I tak naprawdę to jest wszystko. Jakoś tam nawet, mimo tego, że tych smaków Maxa jest 10 w podstawowej serii, chyba 6 w serii 3D i 3 w serii ekonomicznej, to tak naprawdę większość smaków z tej serii starszej jest oparta na wątrobie. Czyli praktycznie wszystkie po kolei, czy liver, czy bugabucza, jeden wszędzie jest wątroba. Więc tak naprawdę seria Source, czyli wątroba z krylem, daje mi podobną bazę. Nie? Czyli tańsza seria plus droższa kulka daje mi pełen komplet. I jakby ja też nie filozofuję tutaj nad tym. Korzystam tak naprawdę z 3-4 smaków, czyli liver na takich tutaj w cieplejszych wodach, zombie, bugaboo, czasami A1. I to są podstawowe smaki, które zawsze wlatują do wody i praktycznie zawsze mi się sprawdzają. No to jest podstawa, żeby być pewnym. Oczywiście. Wyeliminować już jakąś jedną zmienną od całej maszyny. Dokładnie. No dobra, to na koniec mi jeszcze powiedz tylko, dlaczego nie wierzę. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ale też warto powiedzieć o tym, że, bo to tyczy się to też wyjazdów. Tak, bo słyszałem, że dajesz gwarancję połowu ryb. Nie, to właśnie, ja nie daję gwarancji. Ja daję gwarancję, że te ryby tu są i że jest możliwość ich złowienia. I słuchajcie, ja miałem mnóstwo telefonów od ludzi, którzy do mnie dzwonią i mówią tak, czy jak on pojedzie na Euroaqua i zapłaci ileś tysięcy złotych, czy on na pewno złapie 40? Ja mu odpowiadam, że na pewno, to możesz zjechać stamtąd bez brania, bo też się zdarzały takie osoby. To jest natura, no. Z naturą się nie wygra. Można by było zakładać, że nie wiem, jest ciepło i jest tarło, ale w tarło też ryby biorą. Można by zakładać, że nie wiem, karp będzie żerował na tarle, karasia czy leszcza, bo się w tym czasie trom. No ale wrzucenie mu na głowę kulki spowoduje, że nawet jak będzie zbierał to mikrę, no to jedna z ileś tam dziesiątek czy setek tych ryb, czy tysięcy, które tutaj pływają, no któraś tą kulkę skubnie. No na chwilę obecną tych ryb jest naprawdę bardzo mało, co prawda jest dopiero druga doba. No ale ja myślę, że coś się zmieni.
Więc nie odpowiem Ci na to pytanie, czemu nie biorą, bo tego nie wie nikt, nawet ja. No, warunki się zmieniają tutaj. Oczywiście było to tak tylko, aby podprowadzić pod temat tego, że właśnie nie, to, że jedziesz za granicę na opłacony jakiś fajny, dłuższy wyjazd, to nie jest zawsze gwarancja złowionej ryby, bo na końcu jest wędkarz, który łowi. To dokładnie. Jest pogoda, której nie da się zamówić, zwłaszcza z wyprzedzeniem rocznym czy półtora. Albo na dłuższym, no. A właśnie, jak, kiedy trzeba rezerwować faktycznie te wyjazdy u Ciebie, żeby móc się gdzieś wybrać, żeby te miejsca jeszcze były? Znaczy wiesz co, jeżeli chodzi o indywidualne rezerwacje takie na łowiskach, to z reguły są one otwierane na jesień, rok wcześniej. No i wiadomo, najlepsze stanowiska, najlepsze terminy schodzą bardzo szybko. To jest podobnie jak na Wygoninie, gdzie, nie wiem, ja otwieram rezerwację po, nie wiem, dwóch dniach. Topowe stanowiska na przykład w okresach takich dobrych już są wyprzedane. Podobnie jest na łowiskach zagranicznych. Jeżeli chodzi o same wyjazdy, to jest różnie. No, czasami się sprzedaje w przeciągu dwóch dni, a czasami do ostatniej chwili pozostaje jeszcze jakieś miejsce. Czasami jest tak, że ktoś zapłaci, ktoś nie pojedzie, no różne rzeczy się zdarzają. Ja zawsze każdemu mówię, że jeżeli ktoś chce jechać, to lepiej niech to zrobi szybciej, bo potem może być za późno. Tak. Jeżeli chodzi oczywiście o rezerwację. Odnośnie Maxa Bajdzona, Twojego sklepu, zapraszamy na stronę carpadventure.eu. I od razu mówię do wszystkich, że więcej produktów tam nie będzie, bo wielu też mówi, a czemu nie ma tego, a czemu nie ma tego, a czemu nie ma jeszcze czegoś innego. Wynika to z tego, że sklep nie jest moim core biznesem. Mam go, bo mam Maxa. Mam go, bo Bajdzon pojawia się na filmach, bo z niego korzystam. Być może pojawi się jeszcze kilka takich producentów o bardzo znikomej ilości produktów, tak? Czyli zastanawiałem się ostatnio nad tym, żeby pojawiły się pontony Naviboata, z którymi również współpracuję. Być może pojawi się w niedługim czasie jedna marka silników z jednym modelem, bo być może też będę gdzieś tam miał okazję poprezentować to trochę, czekam na informację zwrotną. Natomiast na pewno ze względów logistycznych, czasowych, zasobowych, budżetowych, nie będzie tam ani Foxa, ani Kordy, ani wszystkich innych rzeczy, bo to jest wiadomo, no to jest kwestia dodatkowego pracownika, dodatkowego miejsca, zatowarowania. Ograniczona paleta towarów. Sklep to jest dodatek. Faktycznie taki tak, jakościowy. Tak, sklep to jest dodatek. No dobrze, a jak w takim wypadku z dostępnością towaru, bo Ty jesteś ciągle w rozjazdach, czy rzeczywiście te towary można kupić od ręki? Znaczy wiesz co, towary są dostępne od ręki, zatowarowanie jest cały czas na bieżąco robione, palety zjeżdżają ciągle, nawet teraz wracając z Bośni, jadąc na Katlo, zjeżdżam do Maxa, zabieram towar i jedziemy dalej. Generalnie wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco, chyba że wyjeżdżam razem z Martą, bo Marta generalnie mi ogarnia sklep, jak mi nie ma. Mam rozwiązanie takie, które być może pozwoli mi od przyszłego roku wynieść sklep gdzie indziej i dać go do obsługi takiej firmy zewnętrznej, która będzie to robiła całkowicie na bieżąco. Nie? Zawsze wiesz, żeby to było bardziej automatyczne. Tak, 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 tak. Dokładnie. Natomiast na chwilę obecną tego problemu nie ma, Marta dzielnie sobie radzi, paczki po 30 kilo czasem też dźwiga. Prowadźcie tam przypony marcioszki. Tak jest, jest to też jakaś opcja. Natomiast tak jak powiedziałem, zresztą ludzie też się w dużej mierze przyzwyczaili, wiedzą, wiele osób zna mój harmonogram wyjazdów, więc zawsze jak ja wracam, no to tych zamówień jest dużo, potem wyjeżdżam, tych zamówień już jest dużo mniej. Więc ludzie też jednak to śledzą, wiedzą, widzą i też zamawiają z dużym wyprzedzeniem po to, żeby mieć pewność, że ten towar dojdzie w danym momencie. Czyli warto mieć to pod uwagę. Tak, tak. Ale jak się nie zamówi wcześniej, to mówię, Marta da radę. A zresztą wiesz, ja nawet teraz gdzieś tam mamy jakieś plany urlopowe, na pewno będą się pojawiały takie informacje na Facebooku, na stronie Easy Fishing, czy u mnie, czy na stronie Maxa, że w tym i w tym momencie nas po prostu nie ma i wysyłki nie będą realizowane. Okej. Największy karp? Mój? Czy
twój. Czy jakiego widziałem na oczy? Nie, takiego, którego widziałeś. Znaczy wiesz co, moje rekordy osobiste, jeżeli chodzi o karpia pełnołuskiego i karpia bezłuskowego, są bardzo zbliżone. Jeden to jest 33,5, drugi to jest 32,5, więc 2,30 mam na koncie. Karp, którego złowiłem o wadze 32,5 kilo, miał więcej, ale był źle zważony, o czym mówiłem, to było na Eurakła. Szacunkowo w granicach 306, może 307, może nawet 38. Ale rekord jest taki, jaka pokazała waga. Nieważne, że sling leżał na macie, ale i tak jest 32,5, pełnołuski jest większy, złowiony w zeszłym roku. Oba na Eurakła? Tak, oba. Ale to też wynika z tego, że Eurakła są to jedyne moje takie wyjazdy, nazwijmy to prywatne, prywatno-służbowe, gdzie nie ma, tak jak tutaj, tak, siedzę z reguły na jednym lub na dwóch stanowiskach z chłopakami i tak naprawdę skupiamy się na tym wędkowaniu. Natomiast pozostałe wyjazdy są dla ludzi, nie? I to jest problem. Na wygonienie 30 nie złapię, bo pewnie jej tam nie ma. Więc większość to są wyjazdy grupowe, na których to łowienie wygląda tak, jak wygląda. Pewnie gdybym poświęcał więcej czasu na takie łowienie indywidualne, jeździł po tych wodach, tych 30 na koncie by było więcej, a może i by były 40. Jedną z tą kojarzę takie 38 z hakiem. Jakie to było wody? Chyba też właśnie z Euro. To z Euro właśnie było, no. No. Takie ponoć nie do końca, nawet przyznał się na filmie. Tak, to jest. No to jest właśnie. To jest właśnie wspólna ryba, tak. Rekord by był pewnie ponownie pobity. Natomiast nad tym bardzo ubolewam, bo gdybym ja złapał tą rybę, to Tomek by nie sprzedał sprzętu i by jeździł dalej. A tak to stwierdził, że. Zresztą Tomek pozdrawiam bardzo serdecznie, turysta wędkarski typowy. Tu by mu się bardzo podobało, natomiast no, zrealizował, że tak powiem, swoje cele karpiowe i od czasu do czasu przyjeżdża gdzieś tam na wody, o, tak jak tutaj. No to się zdarza, dlatego ja też, jakbyś mi zadał pytanie, twoje wędki czy na zmianę, ja jestem zwolennikiem moich wędek, natomiast w związku z tym, że jeżdżę zawsze z kimś, nie, i siedzę na stanowisku również z kimś, no to z reguły łowimy na zmianę, no bo nie chcę też, z tym, że to łowienie na zmianę u mnie jest tak, że jak jedzie na jego wędki, to lepiej niech on sobie tą wędkę jego weźmie, a moje możemy łowić na zmianę. Nie przepadam za dotykaniem czyjegoś sprzętu, nie chciałbym trzymać ryby złowionej na czyjąś wędkę. To jest takie trochę moje, można powiedzieć, zboczenie, ale raczej może zasada, którą wyznaję. Mójki? Ciekawe, mam trochę podobnie, nawet teraz siedząc we trzech na jednym stanowisku, zastanawialiśmy się właśnie, czy nie zrobić w ten sposób, ze względu na to, że często jedna strona byłaby tak, dużo lepiej. Któraś, no dokładnie. No. Na chwilę obecną nie ma takiego problemu, ale... Bo nie ma brań. Póki co, bo jesteśmy po dwóch dobach, lekko się pogoda zmienia, także jesteśmy dobrej myśli. Ale wydaje mi się, że powiedzmy w połowie zasiadki, gdyby rzeczywiście okazało się, że jedna strona byłaby jakaś mocniejsza, skuteczniejsza, to bardziej byłbym za tym, żeby na przykład zamienić się stronami, mm-hmm. nie? Niż właśnie... Niż wędkami. Ale wiesz co, ja... no mówię, no mogę się przyznać do tego, bo to nie jest żadna tajemnica, każdy to wie. Nie lubię. Nie lubię łapać na czyjś sprzęt, nie lubię holować na czyjś sprzęt. Nie mam problemu z tym, że ktoś łowi na mój. Chociaż też wolałbym, żeby jednak moje wędki były moimi. Może, ale czystymi rączkami. Tak. Chociaż ja też jakoś niespecjalnie ten sprzęt szanuję i on jest jakiś tam mega czysty, bo ja ani nie wycieram, ani gdzieś tam nie... Czasami jak do kołowrotki do grobelnego wysyłam, to no mówi, pożal się Boże, bo szczególnie jest to po balatonie, gdzie tam jest ta woda z tym wapnem, z tym wszystkim. Więc to wszystko jest mocno ufajdane. Ale sprzęt, czy jest czysty, czy jest brudny, łowi tak samo. Jak wędka jest brudna od, nie wiem, kurzu, nie ma to wpływu na żadną, na jej właściwości.
Natomiast zauważyłem też, że największe, najlepsze efekty jednak na zasiadkach mam jeżdżąc sam, bo wtedy skupiasz się i faktycznie analizujesz wodę, myślisz, masz więcej czasu nad tym, żeby zobaczyć, co w tej wodzie jest, no bo co innego robić, tak? No wtedy jedziesz na ryby, a nie z grupą kilku albo kilkunastu osób, czy kolegów, czy znajomych, i te zasiadki wyglądają inaczej. No niewątpliwie mamy tego najlepszy dowód. Twoje wędki są w wodzie 30 metrów dalej, pilnuje ich kamień. No, dokładnie. I to jest twoje owienie, nie? Moje w tym momencie dokładnie to samo. Dokładnie, więc tutaj jakby zapętlamy się do tego, od czego zaczęliśmy. Brakuje mi trochę tych zasiadek, też pod kątem wędkarskim, nie? Czyli bo często jest tak, że jedziemy z grupami, wszyscy się nałowią, a ja no czasem złapię, czasem nie złapię. Więc też to jest taka rzecz, którą chciałbym zmienić. Czy to się uda w ciągu tego roku, czy najbliższego? Tak jak powiedziałem na początku, dopóki nie skończę pewnych projektów związanych z chociażby portalem, no to pewnie nie znajdę na to czasu. A jeżeli znajdę, to super. Świetnie. Czyli tym zakończymy i zaprosimy oczywiście na stronę Booking.fish w celu rezerwacji stanowisk, łowisk, no i wyjazdów zagranicznych. I zawodów. Polecamy. I zawodów. Tak jest. O zawodach nie porozmawialiśmy w ogóle. Tak jest. Skąd nie pomysł, tylko potrzeba organizacji zawodów? Znaczy wiesz co, w związku z tym, że... Masz dwa duże projekty, jeżeli chodzi o zawody. Trzy. Pierwszym to jest eliminacja do IBCC. I to jest impreza, z którą... Znaczy zawody, z którymi pracuję chyba najdłużej. Albo podobnie jak Stairs to Hell. Więc to są dwa takie projekty, które były jako pierwsze. No bo jeżeli odpowiadałem za zawody i mogłem je promować w Polsce, to dlaczego nie zrobić eliminacji? Więc to się pojawiło kilka lat temu, 4 czy 5 lat temu. Kolejnym dużym projektem, który się pojawił rok później, to były Mistrzostwa Polski Juniorów, czyli trzeci bardzo duży projekt, który się rozrasta cały czas i w sierpniu teraz mamy kolejną edycję. I to jest zawsze na wygonienie. To jest zawsze na wygoninie i pewnie tak zostanie, dopóki będę współpracował z wygoninem. Nowy w tym roku pojawił się pomysł zrobienia na Dębowej, czyli na południu Polski, zawodów eliminacji do Stairsów. Myślę, że też bardzo fajnie to wyjdzie i fajnie by było, gdyby to stało się tradycją, ponieważ jest to woda na południu Polski. Do tej pory mnie tam nie było, więc fajnie gdzieś tam te horyzonty rozszerzać. No i fajna, ciekawa woda, też kiedyś tak. Tam byłem na zawodach. Aczkolwiek jest to kolejna rzecz, która dochodzi do roboty. Natomiast też mocniej promuję te rzeczy z tego względu, że od 2 lat jestem jako Booking.fish sponsorem sektorowym zawodów IBCC, tych nad Balatonem. No i w tym roku pierwszy raz mam sektor na Stairsach, czyli też będzie sektor Booking.fish i będziemy, że tak powiem, nagradzać zwycięzców. Są to pewne takie przedsmaki pod kątem promocji Bookinga za granicą, bo też chciałbym, żeby to było dosyć mocno, żeby tam zaistnieć, no bo trzeba te horyzonty rozszerzać. Czyli ciągle się rozwija. Ciągle do przodu, dokładnie. Zresztą mówię, no tych projektów jest sporo, wiesz, to się tak mówi, no ale no tak, oprócz tego, że organizujemy wyprawy, mamy Booking, mamy sklep, organizujemy zawody, prowadzimy łowiska, bo jest Wygonin, jest Strong Carp Lake, które jest nowym projektem, tak samo absorbującym, tak samo angażującym, tak naprawdę chyba najbardziej, bo wiesz, zawody to jest, przysiądziesz tydzień, napiszesz regulamin, zrobisz zapisy, powtarzasz na fejsie, potem jest organizacja, zamówienie nagród i koniec. No może niekoniecznie, bo jeszcze trzeba ogarnąć sponsorów, nie? To też... No to jest akurat przy tych relacjach, które mam, to jest chwila, moment, nie? To dla mnie nie jest to jakiś duży, że tak powiem, wyznacznik zajętości mojego czasu. Natomiast łowiska jako łowiska, no to jest tak, wiecznie telefony, szczególnie nowe. A panie, a jak to wygląda, a głęboko, a płytko, a jakie domki. I mimo tego, że będziesz nagrywał relacji
50, na których jest to pokazane, to i tak ci ludzie o to samo zadzwonią, tak? Zapytają, czy na pewno tak. Dokładnie. Jest. Albo jak zrobić rezerwację, albo to, albo tamto. I to jest tak naprawdę coś, co jest najbardziej uciążliwe. Oczywiście ja się przyznaję też do tego, że to jest trochę moja wina. Ponieważ system jest mało intuicyjny, ten, który jest w chwili obecnej. I niektóre osoby czasami mogą mieć problem z tym, żeby to zrobić prawidłowo, prosto i bezproblemowo. Dlatego na pewno przy nowym portalu będę kładł bardzo duży nacisk na to, żeby on był łatwo, prosty, żeby było dużo tutoriali, żeby było dużo takich, wiesz, filmików ponagrywanych, jak zrobić, co zrobić, jak zmienić, jak zapłacić, bo to jest proste, łatwiej mi jest kogoś odesłać do tego, niż tłumaczyć wszystkim na bieżąco. Też warto zauważyć, że obecny portal nie jest jakby naprawiany, bo wszystkie jakby wytężona praca jest ku temu, żeby ten nowy portal był lepszy, a nie na siłę jeszcze naprawiać. Nie, no wiesz co, jeżeli chodzi o ten stary, nie robimy praktycznie nic przy nim. Tak. Nie ma co. Wynika to też z tego, że firma, która to robiła, to jest taki trochę, można powiedzieć, kolos na słomianych nogach, więc wejście w coś tam do środka może spowodować, że mi się to wykrzaczy całkowicie. Więc jak to działa, to niech działa i nic tam nie będziemy ruszać. Lepiej zamiast poprawiać to, na przykład skupić się na tym, oczywiście, żeby portal wszedł, nie wiem, że 3 miesiące szybciej niż tak, jest tak, 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 tak. I nowy portal już będzie miał cały support, czyli już wszystko będzie tak ogarnięte, żeby to było bardzo profesjonalnie. No i dobrze, i czekamy, a tymczasem tak jest. Zapraszamy na obecną formę. Tak jest. Zapraszam. I na wyprawę. I na wyprawę. I na łowisko. I na zawody. Wszędzie. I do sklepu.